Witam wszystkich z tej strony Kłałotron. I zapraszam Was do mojej nowej serii Zagrajmy Wy. A jest to Zagrajmy Wy. Brothers in Arms Road to Hill 30. Moi drodzy, na samym początku o samej grze słów kilka. Gra ujrzała światło dzienne 17 marca 2005 roku. Producentem gry jest Gearbox Software, wydawcą gry jest Ubisoft. Gatunek gry to pierwszoosobowa gra akcji. I teraz, moi drodzy, o fabule. O fabule oczywiście postaram się opowiedzieć w taki sposób, aby uniknąć wszelkiego rodzaju spoilerów. Więc wcielamy się w postać Matta Bakera, sierżanta dowodzącego żołnierzami ze 101 Dywizji Powietrzno-Desantowej Armii Amerykańskiej. Gra rozpoczyna się dnia 6 czerwca 1944 roku, czyli w momencie lądowania wojsk w Normandii, a kończy się raptem po 8 dniach, czyli 14 czerwca tego samego roku. I w tych 8 fabularnych dniach twórcy zawarli i umieścili naprawdę szereg ciekawych, urozmaiconych i zapadających w pamięć misji. I moi drodzy, czym tak właściwie jest gra Brothers in Arms? Na pierwszy rzut oka można byłoby tę grę porównać z takimi tytułami jak Call of Duty czy Medal of Honor, jednak nic bardziej mylnego, ponieważ Brothers in Arms ma do zaoferowania coś więcej. Gra jest połączeniem pierwszoosobowej strzelanki i gry taktycznej i tak jakby w tej grze jedno nie może istnieć bez drugiego. Bo tak jak na przykład w Call of Duty mogliśmy podczas jednej misji zdmuchnąć 50 oponentów, zjeść dwie apteczki i w ogóle nie patrzeć na to, co się dzieje dookoła, tutaj w tym tytule jest zgoła inaczej. Najważniejsza jest taktyka. Będziemy musieli taktycznie rozważać każdy krok. Będziemy musieli naszych żołnierzy wysyłać, żeby oflankowali przeciwnika, żeby go po prostu przygwozili ogniem. Będziemy musieli naprawdę czasami nieźle kombinować, żeby pozornie małą ilość żołnierzy, w porównaniu nawet do takiego Call of Duty, żeby właśnie taką małą ilość żołnierzy zdmuchnąć bez większych strat. Będziemy musieli bardzo mocno pilnować i dbać o naszych żołnierzy, o naszych towarzyszy broni, ponieważ gdy na przykład na początku jakiejś tam misji stracimy naszych kompanów, no to właściwie w pojedynkę żadnej misji nie jesteśmy w stanie przejść. Jak gra tutaj wygląda pod względem graficznym? Jak na 2005 rok jest bardzo dobrze. Gęsta roślinność, zmienne warunki pogodowe. Ogólnie jeśli chodzi o jakość tutaj postaci, o szczegółowość modeli, jest naprawdę bardzo, bardzo przyzwoicie. Gra ma nawet ragdolla, bo gierka śmiga chyba na drugim Unreal Engine, z tego co się orientuję. Zaś jeśli chodzi o warstwę dźwiękową, no oczywiście nie będę się tutaj rozwodził nad tym, że jak tam brzmią karabiny, czy jak tam buczą bombowce. Chcę tutaj napomknąć o polskiej lokalizacji, o polskim dubbingu, bo takowy oczywiście w grze jest. Nie jest to może jakiś szczyt szczytów, nie jest to może jakiś dubbing 10 na 10, ale dubbing naprawdę tutaj stoi na bardzo przyzwoitym poziomie. Naprawdę na bardzo wysokim poziomie, na solidnym poziomie. W grze jest bardzo dużo przekleństw, więc tutaj już z góry uprzedzam dla osób, które mają wrażliwe uszy na przekleństwa. Jednak tutaj przekleństwa nie są rzucane tak, żeby sobie przeklnąć, tylko żeby dobitnie podkreślić daną sytuację. O tym też warto wspomnieć. No i cóż, moi drodzy, jeśli właśnie chodzi o fabułę, jeszcze troszkę bym o tym coś napomknął. Cóż, fabuła w Brothers in Arms jest dużo bardziej brutalna, dużo bardziej wulgarna i przez to chyba dużo bardziej prawdziwa niż w seriach Call of Duty i Medal of Honor, oczywiście nic z tym grom nie ujmując, ponieważ w tej grze będziemy mieli takie momenty, gdzie faktycznie możemy wpaść w złość, wpaść w smutek. Czasami niektórym też może się łezka w oku zakręcić, bo człowiek z niektórymi tutaj podopiecznymi, że tak powiem, się zżyje, a no różnie oni będą kończyć podczas fabuły, nie spoilerując. Tak więc tutaj naprawdę będzie działo się grubo, będzie bardzo brutalnie, ponieważ według mnie Brothers in Arms pokazuje wojnę od tej najciemniejszej strony. Wiadomo, że wojna ma praktycznie same ciemne strony, ale Brothers in Arms pokazuje tę wojnę od tej najciemniejszej, najbrutalniejszej i najmroczniejszej strony. I udowadnia, jakby nie patrzeć, to, że wojna to nie jest, nie wygląda tak jak w
na srebrnym ekranie, tak, że mamy amerykańskich chłopców, wszystko jest ogólnie prawie sielankowo, oni sobie zawsze dadzą radę, mało komu się dzieje krzywda. No nie jest tak, nie jest tak wojna wybielona. Tutaj jest naprawdę pokazane, może nie do końca takie całkowicie brutalne, prawdziwe oblicze wojny, bo tego chyba nikt i nic nie jest w stanie oddać, ale zdecydowanie tutaj ta wojna, że tak powiem, jest prawdziwsza niż w Kodzie i w Medal of Honor. Wywodzi się to może z tego, że właśnie tutaj mamy te elementy taktyczne, że musimy dbać o każdego żołnierza, że musimy po prostu troszczyć się zarówno i o jego skórę, i o swoją skórę. Może to z tego wynika, nie wiem. Jeszcze, moi drodzy, tylko słóweczko o kwestii technicznej. Gra wspiera rozdzielczość 4K bez żadnych widescreenów, więc wow, jak na 2005 rok jest spoko. Musiałem tylko zmienić tam w pliku init dwie linijki tam dotyczące chyba fizyki i jakichś tam migotań ekranów, a tak poza tym to wszystko po prostu śmiga, gra i buczy. Tak więc cóż, moi drodzy, jak zwykle nagadałem się co niemiara na początku. Wszystkie dodatkowe niuanse oczywiście przedstawię podczas samej gry, a teraz, moi drodzy, czas ją wreszcie rozpocząć. No i tu mamy cztery poziomy trudności. Łatwy, normalny, trudny i autentyczny. Autentyczny odblokowuje się po pierwszym przejściu gry, chyba nawet na normalu. I, moi drodzy, jeszcze jedna kwestia jest taka, że oczywiście gra nie posiada mechanizmu autoodnawiania się zdrowia oraz nie ma tutaj możliwości szybkiego wczytu i szybkiego zapisu. Gra po prostu ma predefiniowane punkty kontrolne i tyle. Tak więc cóż, moi drodzy, po raz kolejny na tym kanale czas zanurzyć się w to całe zło II wojny światowej. Lecimy! Mój ojciec powiedział mi coś po swoim rozwodzie. Powiedział, że każdy żołnierz ma dwie rodziny. Tę, z którą jest spętany, i tę, z którą rozpętuje piekło. Spędziłem tutaj 8 dni. 8 dni dowodziłem drużyną, którą nie byłem gotów dowodzić. 8 dni patrzyłem na to, jak moi ludzie, moja rodzina, zabijają i są zabijani. Przez 8 dni chciałem, żeby to się skończyło. Baker! W porządku, Baker? Kurwa! Kurwa, co się dzieje? Okej, moi drodzy, bardzo mało mówię, bo dzieje się tutaj naprawdę sporo. Tutaj, moi drodzy, w sumie na samym początku już mamy, że tak powiem, Brothers in Arms w pigułce. Dzieje się naprawdę srogo. Widzieliście zresztą, jak celowałem tutaj w przeciwników, że no jakby nie patrzeć. O Matulu. No raczej. No w czołg strzelać to nie ma sensu raczej, ale tutaj tego nie mieszka. Chcecie mnie! Do mnie, kurwa, weźcie! Weźcie mnie! Thank you.
Okej, moi drodzy, rozdział zaliczony. Dostałeś medal Brązowa Gwiazda. Tak więc, tak jak mówiłem, sam początek rozgrywki już dużo mówił, co tutaj się będzie działo, ale kochani, uwierzcie mi, że to jest dopiero przedsmak. To jest taka dopiero zaliczka, to jest taka dopiero zakąska tego, co tutaj w tej grze będzie miało miejsce. I już taka była pierwsza ciekawostka, że na jednym ze zdjęć mieliśmy chyba generała Dwighta Eisenhowera, z tego co się orientuję, tak więc no fajny smaczek, już mi się podoba. Lecimy, moi drodzy, dalej z tematem. Nigdy nie chciałem być dowódcą grupy, ale nie miałem wyboru. Teraz pod moimi rozkazami jest 13 żołnierzy. 13 facetów polegających na mnie i na tym, żebym podjął decyzje, które ich nie zabiją. 13 rodzin, które liczą na to, że przywiozę do domu ich mężów i synów. 13. 13 to nie jest szczęśliwa liczba. Okej, okay. Zapisywanie stanu gry, wreszcie stoimy na własnych nogach. No jak widzieliśmy, lądowanie nie za bardzo nam pykło, zostaliśmy trafieni wrogim pociskiem. I teraz mamy się kierować oczywiście tak jak nas tutaj strzałeczka kieruje. Tak, moi drodzy, widać graficznie jak na 2005 rok jest spoko, ale fabularnie to jest po prostu tutaj cud, miód i co tylko. Tam chyba nasi żołnierze biegli. Mam nadzieję, że nasi, bo jeżeli nie, to będzie kiepsko. I moi drodzy, tutaj też można byłoby dojść do wniosku, że mamy tutaj powtórkę z Call of Duty czy Medal of Honor. Moi drodzy, nie dajcie się zwieść, na pewno nie. Uwierzcie mi. Oczywiście na razie jesteśmy bez broni, to jest takie, wiecie, takie przejście troszkę tutorialowe, poradnikowe i tak dalej. Ok, kontrolem cyk. I tu są chyba nasi. Nawet na pewno. Baker! Gdzie jest twój ekwipunek, do cholery? Cholera. Weź moją 45 i strzelaj do wszystkiego, co jest ubrane na szaro. Okej, okay, brzmi jak dobry plan. Naciśnij prawy przycisk, aby strzelać. Dobra, dobra. I tutaj zwykły przycisk tam LPM, żeby strzelać normalnie w trybie standardowym. End, żeby przeładować. Dobra, stosuj się do rozkazów. Już nie wiem kogo. Moi drodzy, tutaj mam oczywiście strzelanie standardowe i z przybliżeniem. No i cóż, jak strzelanie wygląda? No czasami. Dobra, koniec szwargotania. Tak właśnie wygląda celowanie, że czasami możemy trafiać, a nie trafiamy. Uła. Tam jest kilka domów. To lecimy. Spróbuję wymyślić, gdzie do cholery jesteśmy. No pasowałoby wiedzieć. Nie mam bladego.
żadnego pojęcia, gdzie jesteśmy, ale jestem kurewsko pewien, że nie chcę tu zostać z tymi szkopami naokoło. Też w sumie nie chcę zostać z nimi naokoło. Nieciekawa pozycja. To lecimy. Nie mogę z nich zebrać nic. Aha, ciałka zniknęły. No trudno, zniknęły to zniknęły. Lecimy. Pomalutku. Uuu. Biedny konik. Smutam, smuteczek, że już po koniku. Ale kto we wojnę się tutaj rozwodził nad krzywdą zwierząt? No wiadomo, nikt praktycznie. Skoro też krzywdzeni byli tak samo jak zwierzęta ludzie, nie? Okej. Okay. Jakieś autko. Nie podoba mi się to. No to spoko, tylko leć, jomuś. Leć, ja tutaj ci pomogę. Krom! Kto tam? O kurwa, Mac i Baker! Myślałem, że się zgubiłem! Cisza! Mówcie ciszej, bo pojawi się tu cała cholerna Niemiec. Później będzie mnóstwo czasu na słupinki. Ktoś wie, gdzie jesteśmy? Nie mam pojęcia. Dowiem się. Poczekajcie. No dobra, Cole idzie. Witam, że jesteś Amerykanin. Amerykanie! Co to za miasto? Któryś z was mówi po francusku? Nie rozumiem ani jednego cholernego słowa z tego... Ja trochę mówię, sir! No to rusz tu swoją dupę, synu. Okej. Okay. Spoko, no nie dziwię się kobiecie, że nie chce otworzyć, boi się. Mówi, że jesteśmy na północny wschód od samej... Cholera jasna. No to idziemy w złym kierunku. Sprawdzę, czy dam radę znaleźć jeszcze jak... Wy idźcie przez tę bramę. Zabierajcie po drodze każdego, kogo napotkacie i kierujcie się na wschód. I nie dajcie się za... To jest rozkaz. No i spoko. Kolejny rozdział zaliczony. W sumie przeszedł się sam. Mieliśmy dwóch przeciwników do zmuchnięcia. Dwóch przeciwników do zmuchnięcia, jasny gwint, kiedy ja się nauczę wysławiać. Moi drodzy, czasami też można zauważyć, że dialogi jakby się troszkę na siebie nachodzą, jednak to ma miejsce tylko na początku gry, później już jest ok, więc nie ma co się martwić. Rozdział zaliczony, dostaje medal brązowa gwiazda, więc lecimy dalej. Naprawdę zaczynasz zauważać małe szczegóły w osobie, co do której wydaje ci się, że za tydzień może być martwa. Pamiętam, jak pierwszy raz widziałem Legeta. To było w namiocie kantyny. Ciął jajko na twardo na małe plasterki za pomocą noża. Zupełnie jakby kroił szynkę. W tym momencie dotarło do mnie, że nigdy w swoim 23-letnim życiu nie widziałem, żeby facet kroił jajko na plasterki w ten sposób. Nie wiem, dlaczego to pamiętam. Tam jest działko przeciwlotnicze. Musimy je rozwalić. Zapłacisz za to? Właśnie wyłamałeś jej cholerną furtkę. Wstań sobie skarpetkę do gęby. Legend, naprawdę się takimi rzeczami przejmujesz? Okej, moi drodzy. Nowy cel. Stosuj się do rozkazów Maca. A mamy tylko ten pistolet? No chyba na to wychodzi na razie. No to troszkę biednie. No trudno. Będziemy musieli się tutaj z nim jakoś sobie dać radę. Z samą 45. Trudno. Lecimy do naszej ziomeczku, nie zostawajmy z tyłu. I moi drodzy, przyjdzie oczywiście czas na to, kiedy będziemy musieli naszymi żołnierzami dowodzić. Gierka pokaże wszystkie swoje asy i pewnie zrobi to już całkiem niedługo. Okej, okay, teraz jesteś w trybie widoku sytuacyjnego. W tym trybie gra się zatrzymuje, dzięki czemu możesz obejrzeć pole bitwy, cele misji oraz zauważone jednostki bojowe. Teraz patrzysz na swoją obecną pozycję. Naciśnij lewy, prawy, góra, dół, aby obracać kamerą wokół tego, na co patrzysz. Ok, czyli to działa. Spocznij. Naciśnij prawy przycisk myszy, aby zbliżyć lub oddalić widok. Mamy to. Poza swoją aktualną pozycją możesz oglądać inne elementy pola bitwy za pomocą markerów na dole ekranu. Markery symbolizują cele misji, punkty nawigacyjne oraz wrogie i sojusznicze jednostki.
Naciśnij prawo, aby przenieść się na następny. Naciśnij lewo, aby przenieść się na poprzedni znany marker. A, czyli tu mamy pozycja Maca, dobra. 709 dywizja piechoty to są... Tak, to są niemiaszki. Dwóch przeciwników mamy przed sobą. A, i tu są nasi. Dobra, wszystko wiem. Zauważ, że niektóre markery wyświetlają dodatkowe informacje po prawej stronie ekranu. Używaj trybu widoku sytuacyjnego, aby podejmować lepsze decyzje taktyczne lub by zlokalizować cele twojej misji. Sierżant Hasej przygotowuje się do walki z niemieckimi oddziałami dokładnie na wprost od tego miejsca. Ponieważ niemieckie oddziały są za przeszkodą, twoja grupa będzie miała olbrzymie problemy z zabiciem przeciwnika z tego miejsca. Podobnie jeśli ty jesteś za przeszkodą, wrogowi będzie bardzo trudno cię zabić, czyli moi drodzy, to jest autentycznie broń obusieczna. Aby pokonać tego wroga, sierżant Hasej przejdzie na nową pozycję ogniową, taką, z której Niemcy nie są chronieni żadną osłoną. Ten typ manewru nazywa się flankowaniem, czyli moi drodzy, jest to, o czym mówiłem. Czasami, a nawet czasami bardzo często, czy też podstawowym właśnie manewrem będzie to flankowanie i nieraz to flankowanie naprawdę będzie nam w stanie uratować skórę. Kiedy sierżant Hasej dotrze do tego miejsca, będzie miał wrogie oddziały jak na dłoni, dzięki czemu łatwo je zdejmie. Kiedy sierżant Hasej zmienia pozycję, ty i legat musicie przycisnąć ogniem przeciwnika. Gdy wróg jest przyciśnięty ogniem, będzie przez większość czasu trzymał się za osłoną i znacznie rzadziej strzelał. To da okazję sierżantowi Hasejowi, aby przemieścić się bez ryzyka postrzału. Wskaźnik przyciśnięcia ogniem nad wrogim celem, używany jest do pokazywania, w jakim stopniu udało ci się przydusić ostrzałem tę konkretną grupę wrogów. Czerwony oznacza brak przyciśnięcia ogniem, szary to przyciśnięty wróg. Czyli moi drodzy, kiedy nad wrogiem jest czerwone kółeczko, to do nas pruje tyle, ile wlezie. Kiedy jest szare, to po prostu chowa się za osłoną lub po prostu strzela bardzo, bardzo rzadko. Naciśnij V w dowolnej chwili, aby przełączyć się w tryb widoku sytuacyjnego i z niego powrócić. OK. Czyli moi drodzy, to były te wszystkie opracowania taktyczne, tak w pigułce. Dobra. No to jak mam otworzyć ogień, to lecimy. Tak, i widzicie moi drodzy, kiedy strzelamy do helmutów, te kółeczka nad nimi zmieniają kolor. I kiedy właśnie kolor jest szary, to znacznie rzadziej do nas tutaj strzelają. Tak, tutaj ziomek oflankował. A w sumie ja jednego zmuchnąłem, więc no, niech tak będzie. I w sensie gdzie? Idź za legetem wzdłuż ściany i zajdź wroga z flanki. Dobrze, czyli po raz kolejny flankowanko. Może być. Okej, mógłbyś ich przycisnąć ogniem, czy nie bardzo? Albo zajdźmy tutaj za balocik hyc. Tutaj. I lecimy z nimi. Może się uda kogoś zdmuchnąć nawet. A jeżeli nie, to troszeczkę im pomieszamy w szykach. No przecież jestem na ziemi. Chyba nawet go zmuchnąłem. Nie, nie udało się. Ale tam nasi już z nimi jadą. Mag już chyba tam z nimi jedzie. Tak, jak szare kółeczko, to wiadomo. Chyba go zmuchnąłem nawet. Nieźle, ale tam jest jeszcze jeden artysta. I to jest też to, moi drodzy, o czym mówiłem, że niby celujemy centralnie w ziomeczka, ale zdmuchnąć go nie możemy. Wiecie, gra by wtedy wyglądała typowo jak Call of Duty, czyli taka taktyka na Rambo, a w Brothers in Arms tutaj jest zupełnie inaczej. Dobra, szybko. Nie, muszę się wycofać. Legat, przyciśnij ziomka. Postrzelaj trochę do niego, chociaż ty. Może troszkę więcej niż dwa razy. O, do przodu. Zdmuchnął go. Tej, ty musisz mieć dobrze dobrane okulary, a ja mogę sobie zabrać... Właśnie, okej. Okay. Czyli mamy teraz niemiecką giwerkę. Biedni dranie. Powinniśmy im pomóc, może jeszcze jacyś żyją. Co robimy? Nic nie możemy zrobić. Ale sierżancie! Ruszaj się, Legat! Okej, Legat się waha co do sposobu ogarniania tego zadania, ale spoko, lecimy dalej. Coś czuję, że to jeszcze nie koniec Helmutów na tą misję. Tak, jak gierka się zapisuje, to na pewno będzie grubo. Już widzę czerwone kółeczko. Cyk. A jak gdybym ja ich oflankował, co?
Tak jest, sam lepiej tego nie ujął. Hyc. Gdybym ja ich tutaj tak... Siema. Oj. A weźmy sobie 45. Bo ten karabin się nie spisuje. 45 jest szybsza w strzelaniu. Dobra. Cały magazynek poszedł, ale spoko. Zdmuchnięty. Jeszcze nie. Teraz. No i teraz wam niezłą jatkę zrobiłem. Tak, my. Któryś 3 razy wystrzelił i tyle, a ja wszystkich zdmuchnąłem. Jakiego placuszka strzelili? Ragdoll mocno, temu jak się szyja wygięła. Wygięła się mocno. Szyja jak złamana. Dobra. Moi drodzy, tutaj też ta taka bujna zielona roślinność nadaje takiego fajnego letniego klimatu. Robi klimacik, nie powiem. Tam jest działko przeciwlotnicze, musimy je rozwalić. A mamy jakieś ładunki wybuchowe albo coś? Znaczy nie, żebym tam się tego czepiał szczegółów, ale no wypadałoby coś mieć. Dobra, cyk, tutaj szybko za ten wóz. No kiedy zaczynamy strzelać? Dobra, oni są tutaj jak na dłoni. Dostał, normalnie złożył się na strzała, pięknie. Przestańcie tam szwargotać, tylko się wychylcie. Gwarantuję, że nie będzie bolało. Tak za każdym razem mówi dentysta, a i tak wiem, że kłamie. Chociaż nie, teraz znieczulenie nie boli nic. Dobra, mniejsza o dentystach. Dostał heada, ale nie dostał. No jest właśnie to, o czym mówiłem. Przeładujmy i skitrajmy się. Dobrze. Boczkiem. Oberwałem, ale on też się złożył. Cudownie, mamy to. To mi się podoba. I co dalej? Aha, mamy podłoży ładunek, spoko. Cyk, oczywiście animacja podkładania ładunku. Wszystko dopracowane i dajemy w długą, chłopaki. Bo to się dobrze może nie skończyć. Uwaga. Pięknie. Gierka się zapisała. Znowu? Mhm. Tak, są. Na hita! Tutaj mamy iść boczkiem, no ale wrota są zamknięte. Chyba, że ja tam mam iść do przodu i ich tutaj wyjaśnić. On chyba nie widzi. I nie wiem, czy dostał, czy nie. Ale ja to chyba tam muszę wpaść i tam zrobić czystkę. Na to wychodzi, nie? No chyba. Przeładujmy. O. Już tutaj się Helmut zeźlił. No i pięknie. I to mi się podoba. I to jest spoko. No kto by się spodziewał? Ulala, faktycznie jest ich więcej. Tak nie, tak z marszu to go nie kropniemy. A jednak go kropłem. No to zachodzimy od flanki. A, oni są tam. Spoko. Może by... Ohoho. No, jest ich dość sporo. Nie, tu trzeba ich całkiem oflankować. W ten sposób. Tutaj gościa mam jak na dłoni i się pięknie złożył. Jego koleżka widzę nie kumaty, bo idzie w miejsce, gdzie zginął jego towarzysz, więc bez sensu. Miałem go zmuchnąć, ale musiałem przeładować. No jak smutno. Dobra. Tam też widzę Helmuta, ale za konikiem martwym się skitrał, ale to mu nie pomogło. Fajne jest to, że nasi tutaj towarzysze komunikują nam, kogo zmuchnęliśmy, a kogo nie, bo czasami można tego w ferworze walki nie zauważyć. Więc to jest spoko zaprogramowane według mnie. Nie, tak to nie zrobimy. O, wylaz. Jeszcze raz. Pięknie dostał Hedzika, dobrze. Ale mi teraz wywinął kozła. Zdenerwowałeś mnie, Helmut. Zaraz się tu... Dobra, zmuchnięty. No to ja się pytam, czy to był ostatni. Nie wiem, chyba tak. Okej, wysadźmy. Dobra, działko wysadzamy. Ślicznie, aż ragdole normalnie podskoczyły. Dobrze.
Ragdoll widzę siedzi nieźle. Nawet noga mu się jeszcze rusza. Spotkać się z Makiem, by skończyć misję. Dobra. Nie mamy teraz czasu na odpoczynek. Czwarta dywizja piechoty właśnie przedziera się przez plażę Utah. Wszędzie tutaj są Niemcy. Ruszamy! Okidoki, moi drodzy, kolejny rozdział zaliczony, dostaje medal brązowa gwiazda. Pojawiły się nowe dodatki, możesz je obejrzeć w menu dodatki, spoko. I teraz się zastanawiam, czy warto mi rozpoczynać kolejną misję. Wydaje mi się, że nie, ponieważ no, tutaj czas odcinka się zbliża do końca, nie chcę, wiecie, tak robić znowu pulsatorskiego cięcia. Tak więc, moi drodzy, mam nadzieję, że seria przypadnie wam do gustu, mam nadzieję, że będzie się wam to ciekawie oglądało i być może kogoś zachęca do ogrania tego tytułu, jeśli sam go jeszcze nie zna. Tak więc, moi drodzy, żeby nie przedłużać, jak dalej będą toczyły się losy naszego sierżanta Bakera i jego oddziału, jak dalej będzie wyglądało odbijanie wiosek z rąk niemieckich, no i czy wszystko nadal będzie szło tak gładko, tego wszystkiego, moi drodzy, dowiemy się w odcinku następnym. Okejka, moi drodzy, odcinek zbliża się pomału do końca, tak więc żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Brothers in Arms Road to Hill 30. Póki co, trzymajcie się ciepło i cześć!